Podobały się bardzo, pokazywało wszystkim znajomym. Podobały się bardzo. Chce pan pokazywać jak jakiś etap realizacji? Czy raczej... Nie, nie, to dla samego siebie. To po prostu dla samego siebie. Nie, myślę, że nie będzie miejsca na to, żeby tak to rozwinąć. No tu mam dwie szafki przede wszystkim. Czyli na górę też wchodzimy i też będzie ona jakoś tam... Będzie tam tylko sypialnia, tak naprawdę. Ma pan jakiś pomysł, żeby to w miarę czytelnie i jakoś tak logicznie zaprezentować? Bo to będzie, będzie pokazane na takich jakby przecięciach. Dobra. To, co pan teraz, z czym pan wierzy, to jest lepsze. No wiem, wiem, wiem. Ale tak ciężko jest, leśne połączenie z i wie pani, tak na roboczo można pokazywać to w ten sposób, tylko że to jest mało fajne, to już raczej tylko i wyłącznie potem będziemy wjeżdżać i raczej, żeby sobie nie komplikować życia, będziemy po prostu wjeżdżać, wie pani, z kamerą zaawansowaną do środka i robić to poprzez te kamery, te wszystkie ujęcia. Tak, cienie trzeba wyrzucić z tego i trzeba wyrzucić tutaj z tego jeszcze czegoś tam się dołącza. Chcemy jeszcze zrobić taką rzecz, żeby ten render output był bez tego frame, bez tego save frame. Ta też nie miała renderu swojego, tak? Dobra. Nie miała też renderu swojego ta scena, czy miała? Nie. Nie miała. Ta? Nie. Też nie miała. To też właśnie może byśmy zrobili takie, czy to też tymi lampeczkami z oknem? Dobra. To... Pewnie tak, tylko że one są zasłonięte przez rektęgla. Jak na przykład to ukrył. To rozdzielczość, czy taką wysoką robić. Ale zobaczymy, jak to nie szło. To wczorajsze rendery szły? Tak, bardzo szybko szły. Tak? No to zostawiamy przy tym. No i niech tak to sobie to idzie. Ma pani ładną kucheneczkę. Tak, ładnie. Wygląda lepiej, jeszcze lepiej niż wczoraj. No dobra, to trochę jest tak, jaka niejasność podobno, ale tym się nie przejmuję. Nie jest to jakiś tam specjalnie dobry szyb. No i jak to przeleci, to poszczególne te, zrobimy wszystkie rendery. Dobrze, możemy to tak pokazać, jak to, ile to tam leci w tych procentach? Tak. Już pani odsłania tego. Tu dobra. Tak, to jest. Czy musi pani sobie cały ten swój dokument, cały ten plik skopiować na dysk. I z dysku będziemy brali, dobrze? Dobrze, ale na razie poczekać, tak? Dobrze, to ten już nie chcę dobrze. Fajnie, tylko że ja mówię, że jak mamy tutaj lustro... To fajnie odbija to lustro inne, żeby... Żeby otworzyć pomieszczenie, żeby tam, bo co są drzwi, żeby otworzyć pomieszczenie, to wtedy by się w lustrze jeszcze odbijało dalsze pomieszczenie i byłaby taka głębia całego pomieszczenia. A te drzwi otworzyć, tak? Tak. No to niech pani zrobi ten render, a potem zrobimy drugą wersję z otwartymi drzwiami. Dużo. No tak, to były dwa ręczniki. Będziemy po prostu, prawdopodobnie jak będzie taka sytuacja do renderowania, kopiować scenę na osobne sketchupy. Po ostatniej akcji wolę dopisać. Jak tam powiem dalej? Wszystko mamy? To niech pani zrobuje tam do tego wnętrza wejść z jakimś scenariuszem. Odkręci się. Właśnie. Dobra. Zmierzaj się tam, dobrze. O, znalazłem bagaż. Dobra. Wychodzę tam. Może przesunąć po prostu. Ja rozumiem tylko tak, wie pani. Dobrze, jeszcze raz, ja to sprawdzę sobie. Mamy ją? Tak.